kontestacja. Startujemy kontestację. Witam was. Kamil Cebulski z tej strony i Adam z tamtej drugiej, czyli... Czyli ja. Czyli ty, ale skąd jesteś? Ale pytasz miasto, kraj? No teraz gdzie siedzisz sobie w tym momencie? W Warszawie. W Warszawie, w domu. No to w sumie szkoda, bo taka... Myślałem, że... No nie wiem, czemu wszyscy są w Warszawie? Czemu wszystko się fajne dzieje w Warszawie? No nic. No w każdym razie co? Adam, moi drodzy, prowadzi taki serwis, w sumie biuro podróży też można by powiedzieć, nie? Tak, dokładnie. studenckiewyjazdy.pl i aż boję się zapytać, skąd się taki pomysł na biznes wziął? Skąd się wziął? Generalnie miałem zostać studentem AWF-u. Przez przypadek pojechałem na obóz studencki zorganizowany przez koło naukowe z Politechniki się odbywał. I summa summarum dostałem się na Politechnikę. Tak. To całkiem przedziwne bieguny. No troszeczkę, no. Różne względy na to wpłynęły, wiesz, bardzo. No, że nie wiem jak tobie, mi często się różne plany zmieniają. Ale to chyba na dobre się zmieniło, no bo po AWF-ie, no to tam, co można robić po AWF-ie? Fizjoterapeutą być był. Miałem kiedyś taki plan, nawet mam na szafie naklejony numerek startowy, bo tam są pozycje. Aha. Byłem chyba 40 na 250 osób. No to całkiem dobrze. No, ale nawet się dostałem, bo byłem, tak wyszło, że byłem drugi pod kreską, czy tam nad kreską, jak to tam powiedzieć, z której strony się patrzy. No i wróciłem z obozu tego z Politechniki i... No i zadzwoniła pani z AWF-u, że może pan przynieść dokumenty. A ja w międzyczasie zmieniłem plany i stwierdziłem, że jednak Politechnika. No i co? I to co? Pojechałeś na wyjazd, ochlałeś się i zmieniłeś uczelnię? Nie. To znaczy nie wiem, tak wyszło. No. Można powiedzieć, że to jeszcze bardziej złożone, ale to nie o tym... dyskusja, tak? Jasna sprawa. W każdym bądź razie jesteś zadowolonym studentem Politechniki w Warszawie. Tak. No dobrze, ale to nadal nie wyjaśnia, dlaczego założyłeś studenckie wyjazdy. Bo zacząłem robić juwenalia warszawskie. To już popłynąłem dalej. Zacząłem wieszać plakaty w samorządzie, bo poszedłem do samorządu, bo mi się podobało i pojechałem sobie z koleżanką z samorządu. Zorganizowaliśmy wyjazd na Sylwestra, a później na ferie, a później jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś. No i tak przez ileś lat, a jako że w samorządzie działałem, to mi się studia troszeczkę wydłużyły, bo właśnie tak, to już z czym wystrzeliłem, zajmowałem się również juwenaliami warszawskimi, no i później już to doświadczenie, które zebrałem podczas organizacji wyjazdów samorządowych, pozwoliło mi dalej poznać osoby, które zajmowały się podobnymi rzeczami. I wtedy razem założyliśmy biuro. A czy to nie był taki z góry pomysł, no taki niemal? Znaczy, no studenci są kojarzeni z taką grupą docelową, no dosyć biedną. Tak, ale do pewnego czasu to było wszystko mega tanio. Na dziewięcionoclegowy wyjazd jechało się za 300-400 zł, bo były tak tanie rzeczy, można było tak tanio. Poziom ludzie akceptowali kiedyś dużo niższy i im nie przeszkadzało. Fajnie, że jedzie grupa, że jadą młodzi ludzie, że jest fajnie, że jest studencko, tak, bo tanio. Ale co, teraz mówisz, że się zmieniły oczekiwania? Tak, zmieniły się oczekiwania klienta. Ale zróbmy chronologię. Kiedy pierwsze wyjazdy zorganizowaliście i było tak, że ludzie chcieli tanio? Tanio? No jak działaliśmy w samorządzie, to wtedy ludzie chcieli tanio. To ile, tanio. Z 5 lat temu? 6, 7, 8. Okej. Okay. No 8, 9. Okej, okay. No to czyli na przestrzeni powiedzmy ostatnich 10 lat taka dosyć widoczna zmiana. Czyli co, tych wyjazdów, które organizowali za pierwszym razem już nie macie w ofercie? Nie, no bo to były na przykład wyjazdy do miejscowości Kadmin, mój wydział. Organizuje tam ten wyjazd od lat.
10. Ja jak zapoczątkowałem obóz zerowy dla studentów pierwszego roku, to do Zakopanego jeździli chyba przez 5 czy 6 lat, tak? Zainicjowałem taki wyjazd, żeby studenci danego wydziału mogli się lepiej poznać, no i później tak praktycznie wszyscy na wydziale się znali, imprezowali, pracowali razem, tak? Taka akcja integrująca. Jasna sprawa. Ale co, to teraz robisz jakieś takie bardziej wypaśne te wyjazdy? Że tak są wymagania? Zdecydowanie tak. Co na przykład? Takie super, bardzo wypaśne, najdroższe, co macie? Co najdroższe? To jest, znaczy, ciężko określić, bo u nas wyjazdy wakacyjne to są od 500 do 1000 zł, można tak powiedzieć. Wyjazdy zimowe są też od 500 zł, ale do na przykład 1500 zł. To w zależności, co kto lubi, tak? Na przykład teraz mamy grupę ludzi w Val Thorens we Francji, najwyżej położona miejscowość narciarska chyba w Europie. 3200 metrów, z tego co pamiętam. Wow. I tam sobie 2300. 3200 to jest ten najwyższy szczyt, ale mieszkają na 2300. O, dokładnie tak. I taka wycieczka 1500 zł, tak? Dobrze. Nie, taka wycieczka 1400 zł. A jak wydasz jeszcze 36 euro, to możesz jeździć po 600 kilometrach nartostrad. Okej, okay, czyli i co, nocleg i wyżywienie, tak? Bez wyżywienia. Bez wyżywienia. Tak, to są mimo wszystko wyjazdy ekonomiczne, no bo jak ktoś chce się we Francji w knajpach żywić, to dość drogo jest. Bardzo drogo, można powiedzieć. Aha. We Włoszech jest dużo przyjemniej, bo ceny są zbliżone. W Hiszpanii to można nawet powiedzieć, że taniej. I organizujemy wyjazdy głównie do miejsc, w których są dostępne kuchnie, aneksy kuchenne, lub jak zwiedzamy gdzieś coś blisko, są to hostele. Czyli każdy wyżywienie sobie organizuje na własną rękę, takie jakie mu tak naprawdę pasuje. Jak chce zjeść coś taniego, to może zjeść coś taniego. No jasne, albo sobie zabrać całą masę zupek chińskich i jakoś przeżyć, może nie jeść, ale przeżyć. Tak, ale limity na bagaż. W sumie racja. Znaczy, okej. Okay. Bardziej chodzi o objętość, waga to w drugiej kolejności. No dobrze, ale poczekaj. Poszedłeś na studia i tutaj zrobiłeś coś, co większość ludzi tego nie robi, czyli zaangażowałeś się w jakąś organizację. A tutaj akurat był to samorząd. Dlaczego to zrobiłeś? No bo chyba nie z myślą, że pójdziesz do samorządu robić biznes. Nie. Byłem idealistą, ideowcem. Nie wiem, może dlatego. Cały czas się staram być i może to przez babcię albo coś, albo przez dziadka. Idealista, czyli idealny kapitalista, czyli wyzyskiwać, tak, i robić pieniądze. Ale nie, co cię motywowało, żeby w ogóle zaangażować się w studia troszeczkę bardziej niż minimum? No bo przeważnie to jest takie, wiesz, no minimum, przychodzą na te wykłady i zdają i zapominają, no a ty jednak chciałeś coś od siebie zrobić. Wiesz, no ktoś patrząc z boku mógłby powiedzieć na przykład fajnie, bo samorząd coś organizuje, ale przy okazji się ostro może bawić jak chce. I ty poszedłeś właśnie z takim przeświadczeniem. Tam co wtedy, nie, co wtedy, ale co wtedy właśnie tobą kierowało? Nie wiedziałem, że tak będzie. No ale właśnie się pytam, co wtedy tobą kierowało? Nikt mnie wcześniej nie uświadomił. No to po co tam poszedłeś? Żeby było fajnie, żeby coś organizować, bo zawsze starałem się coś organizować. Aha, czyli... inaczej, no to czemu nie organizowałeś od razu na swoją rękę? No bo inaczej, nie sądziłem, że poszedłeś tam z zamiarem zorganizowania im wyjazdu. Nie. Poszedłem dlatego, że poszedłem na ochronę środowiska. Wydawało mi się to ciekawe. No dobra, ale co to ma wspólnego z samorządem? Turystyką na przykład, samorządem. No bo na przykład na Politechnice Warszawskiej jest taka komisja sportu i turystyki. I tam ta komisja zrzeszała osoby z różnych wydziałów, które zajmowały się na danym wydziale sportem i turystyką. Aha. No, bo na przykład się mieszało kultura u mnie z turystyką i z tej komisji. No dobrze, ale wiesz, dziesiątki twoich kolegów, studentów,
no też studiują to środowisko, ale do samorządu się nie zapisują. No, nie wiem, ja zawsze myślałem nad tym, żeby coś zmieniać. Może dlatego, nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Jasna sprawa. No i co, trafiłeś do samorządu i akurat trafiłeś, że cię przydzielili do organizacji wyjazdu? Czy od razu? Nie, na początku nosiłem plakaty, już mówiłem. No tak, no trzeba być dzieciem na początku w takich organizacjach, to normalne przecież jest, no. Tak. No i później z koleżanką zorganizowaliśmy wyjazd na Sylwestra. No i się wszystkim pewnie podobał. No tak, była grupa znajomych. Że już etatowo zostałeś organizatorem? Później już tak. A kiedy pomyślałeś, że możesz takie wyjazdy organizować, no nie tylko jako samorząd, tylko też no po prostu no komercyjnie utrzymywać się z tego i starać się pieniądze na tym zarabiać? Jak już finalizowałem studia, właściwie miałem zamiar je finalizować, no to stwierdziłem, że no teraz już, skoro zebrałem doświadczenie, to można je skorzystać jakoś. I co? No i poszedłeś za ciosem, czyli też wyjazdy dla studentów, czyli de facto to co się nauczyłeś na studiach, czyli ty, doszliśmy do wniosku, że na studiach można się czegoś nauczyć. Tak, na studiach z ochrony środowiska można nauczyć się turystyki. I prowadzenia biznesu. No to całkiem sympatyczne te studia się powoli w Polsce robią. A dzisiaj taką miałem nieprzyjemną rozmowę i akurat wychodziło na to, że na studiach się nie da nic nauczyć. A to proszę, jeżeli ktoś chce, no to może się zaangażować bardziej, czegoś się nauczyć takiego wydajniejszego. Okej, ale jak rozumiem, jeżeli chodzi o klientów, czyli osoby, które jadą na ten wyjazd, no to w samorządzie problemów chyba nie mieliście, ale kiedy przeszedłeś już na swoje, no to w jaki sposób zacząłeś szukać klientów? No, ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby założyć stronę swoją, tak, studenckiewyjazdy.pl. I tylko przez tą stronę? Tak, w sumie tak, plus przez znajomych, którzy już wiedzieli, że zaczynamy działalność, tak? Rekomendacje pewnie nie najgorzej nam się udawały wyjazdy i dlatego ludzie później przyszli tak do naszej wersji komercyjnej. Bardziej komercyjnej, znaczy trochę komercyjniej, to źle zabrzmiało. O. A dlaczego? No to dobrze, że komercyjne, no to wiadomo, że przydatne. No to takie brzydkie słowo, nie podoba mi się. A tam brzydkie słowo. No to kapitalistyczne, no nie wiem. Nie wiem, jak to akurat zastąpić. No dobrze, a co dalej? Co dalej w takim bądź razie? Wiemy w jakim jesteście teraz miejscu, czyli co chwilę jakieś wyjazdy macie, tak? Co chwilę gdzieś jeździsz, czyli tak jak masz nick na Skype'ie wieczny student trochę. Tak, tak wyszło. A co dalej? W jakim kierunku myślisz tą firmę rozwinąć? Nie wiem, może tak jak Triada, chociaż znaczy finał ostatni może nie był jakiś idealny, ale... Czy to jest jedno z tych, co zbankrutowało? Bo ja nie wiem. Tak. No właśnie, a ty się nie boisz zbankrutować, czyli zostawić ludzi na lodzie? To znaczy jest to mało realne. Dlaczego? Są gwarancje bankowe, które pokrywają tam jakąś kwotę, to bardziej ja zostanę na lodzie, no ale... Aha, czyli zabezpieczasz się jak jakimś kredytem? Nie chodzi o to, tylko że... No to jak to działa? Wytłumacz mi. No bo poczekaj, kupuję sobie w biurze podróży wycieczkę do Egiptu, powiedzmy. Poczekaj, Adamie, idę sobie do biura podróży, kupuję wycieczkę do Egiptu i nagle może się okazać, że no nie, mój bilet na powrotny jest nieważny, bo biuro nie opłaciło. No to, a ty się jakoś przed tym zabezpieczasz? Znaczy zabezpieczasz. Przede wszystkim trzeba wszystko dobrze zaplanować z rozwagą, żeby ryzyko ewentualnych strat było niskie, a nie... Używamy samolotu, ponieważ samoloty są straszliwym ryzykiem, jak dla mnie. I poruszamy się komunikacją autobusową, gdzie można sobie zmniejszać troszkę, zwiększać troszkę autobus, jak jest potrzeba.
Można wynegocjować odpowiednio sobie zakwaterowanie, żeby wiedzieć, jakie są warunki rezygnacji. Dobrze, czemu samolot jest ryzykowny? Bo za niego trzeba od razu zapłacić za miejsce. Znaczy, nie wiem, nie znam się, właśnie nie znam się na tym. Może moi wspólnicy się znają, ale ja się na tym nie znam. W związku z powyższym nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Okej, okay, no bo ja się tak właśnie zastanawiam, bo planujemy w Anglii zrobić konferencję. Znaczy, wiesz, zebrać trochę ludzi z Polski, którzy chcieliby się przerejestrować swoje firmy do Anglii. I tak właśnie myślałem, że może charter samolotu byłby takim dosyć tanim, tanią rzeczą i tak taki PR by był, no bo wyjazdy autokarem to już były, ale wiesz, że przedsiębiorczycy czarterują ten samolot i wylatują organizować firmy w Anglii, no to by się, myślę, o wiele fajniej rozeszło. Do Londynu może byś to zrobił, bo jest dużo połączeń i można negocjować jakoś ilość miejsc. Oni to sobie porozkładają, bo tych samolotów to lata setki, ale jak masz destynację do Egiptu i leci jeden samolot na 200 czy na 300 osób, to skądś te osoby musisz wziąć, a one się zwykle biorą z kilku biur. No tak, bo to charter samolotu to jest inna przecież firma niż biuro podróży, no to też jest normalne. Jasna sprawa. No to może byśmy coś wspólnie zorganizowali, ten wyjazd do Londynu. Wiesz, wszystko jest możliwe, tak? Nasi znajomi obsługują też linie lotnicze, więc zawsze można coś tam wymyślić. Okej. Okay. Dobra, no to co? Wiemy co... Dlaczego firmę założyłeś? Założyliśmy. No założyliście, tak, bo wiem, na stronie jest was ile? Czterech chyba, tak? Trzech, no dużo w każdym bądź razie, ale nie dowiedzieliśmy się w sumie, dlaczego nie zostałeś urzędnikiem po studiach, no bo skończyłeś to środowisko prawie chyba, no to tak. Co, no to wtedy się jest urzędnikiem od ochrony środowiska po takich studiach, no to dlaczego tak nie zrobiłeś? Nie chciałbyś być urzędnikiem, mógłbyś decydować, czy ktoś może wyciąć drzewo, czy nie? Nie, to ja bardziej się kiedyś starałem o wycięcie drzew, ale to kolejna inna historia. Nudne, to by było nudne. No ale chyba idąc na takie studia, no to zakładałeś, że najprawdopodobniej to się tak może skończyć. I to prędzej bym się przypinał do drzew jakichś, jakby się miało inaczej skończyć. Czyli co, szantażowałbyś tych budowniczych autostrad? Nie, niekoniecznie. To są bardziej złożone kwestie, to wiesz, to na oddzielny program. Ale w ogóle kim chciałeś zostać, jak miałeś tam powiedzmy 12 czy 15 lat? To chciałeś już biznes jakiś prowadzić? Następne pytanie poproszę. Naprawdę chciałeś być urzędnikiem? Nie chciałem być urzędnikiem. Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętasz? No to ładnie. Raczej koncepcje w moim życiu zmieniały się. No dobrze, ale... W końcu jednak założyliście firmy, tak? I organizujecie te wyjazdy. Powiedz mi, czy twoje wyobrażenia na temat tego o przedsiębiorcach, o prowadzeniu firmy potwierdziły się, czy coś cię zaskoczyło? No, na przykład, no nie wiem, że myślałeś, że te urzędy są takie bardziej przyjazne, a się okazały okrutne, albo myślałeś, że są okrutne, a się okazały przyjazne. No po prostu, co cię zaskoczyło? Och, nie, jedna rzecz mnie zaskoczyła. No to dawaj, całą listę dajemy. Milion. KRS. KRS. Co z KRS-em? Zawsze jest jakiś gdzieś wśród tych miliona karteczek, które musisz uzupełnić, znajdzie się jakiś błąd, czasami dwa. Później to jest zwracane, ty musisz poprawiać, składać jeszcze raz. Na przykład. A to się zapytam, wy co, jako spółka działacie, zo? Tak. Aha, dokładnie. Bo nie ma tego na stronie internetowej, to tak. Nie ma, jest gwarancja nasza na stronie. Tak. Okej, czyli co, biurokracja w KRS-ie cię ten... A muszę ci powiedzieć, że ja od 2 lat próbuję zmienić adres jednej z moich spółek i nie umiem. Piszę do KRS-u. W Polsce dużo osób nie umie czegoś zrobić, bo wszędzie są jakieś dziwne rzeczy, które trzeba spełnić, żeby coś zrobić.
Słuchaj, piszę do KRS-u, no, ty wy w Warszawie chyba jesteście z tego, co mówiłeś, no to tam to działa o wiele szybciej. W Kielcach to jak złożysz podanie do KRS-u, to oni ci po 100 dniach odpisują, tak średnio. Aha. Od 90 do 120 dni i ci wtedy... A nie mają 30? No, mają 30. Ale powiedz im to, powiedz im to. Tutaj, oni ci wtedy odpiszą, okay, że źle przepisałeś PESEL i dadzą ci 7 dni na uzupełnienie, a ty wtedy jesteś na jakimś wyjeździe i po 7 dniach wypisują ci drugie pismo, że jest anulowany wniosek, żeby złożyć jeszcze raz. No, zdarza się, ale powiem, że na przykład Fregon był bardzo przyjemny. W ZUS-ie ostatnio mnie panie zaskoczyły, że były pomocne, znaczy w sensie rozbijały te dziwne bariery, które powstają z winy raczej prawa. Ale w ZUS-ie się rejestrowaliście? No, no jak zatrudniamy sobie pilotów, to no, musimy za nich zapłacić, jeżeli aha, nie studentami, znaczy inaczej. Musimy ich zarejestrować. No tak, no tak. Zgadza ale się. No nieważne, że oni są studentami, bo ZUS myśli, że zatrudniamy pracowników i że powinniśmy płacić ZUS. No tak, jasna sprawa. Mimo, że nie zatrudniamy, znaczy zatrudniamy pracowników, ale nie zatrudniamy ich tak, żeby płacili ZUS, a ZUS myśli, że zatrudniamy ich tak, żeby, no, wiesz o co mi chodzi? Jasna sprawa, no, papierologia. Czyli co, ale no to... Nie słyszałeś wcześniej, że ta biurokracja w Polsce jest taka straszna, czy nie sądziłeś, że jest aż taka straszna? Nie, na szczęście ja biurokracją się mniej zajmuję. O Jezu. Są inne, dużo wybitniejsze osoby, które potrafią urzędowe sprawy załatwiać i no wiedzieć, jak je załatwiać. No jasne, no jest was kilku, prawda, więc się jakoś tam dobraliście. Dobra, tak, kolejna rzecz. Za urzędowe sprawy mogę chwalić pozostałą część zespołu. Okej. Okay. Kolejna rzecz, która cię po prostu zaskoczyła, czy no, no nie wiem, pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie, negatywnie? Chorwaci. Chorwaci mnie negatywnie zaskoczyli. Chorwaci cię zaskoczyli? Tak, bo zrobiliśmy koszulki na wyjazd i nie wpadliśmy na pomysł, że trzeba je rozdać przed granicą chorwacką. Co, zrekwirowali wam koszulki? No nie, mandat kazali zapłacić. Za co? No za te koszulki, które mieliśmy w Chorwacji rozdać uczestnikom. Za przemycanie ubrania? No tak, że made in China, coś tam, mimo że były już sprowadzone do Polski i wyprodukowane przez polską firmę. Znaczy, grafika była przez polską firmę. No ale poczekaj, gdyby się rozdali, to by było traktowane jako prywatne ubranie. No to by były ich koszulki, tak. I by to nikogo nie interesowało. A że były w jednym kartonie, to był problem. No. Ale spokojnie, od lipca wchodzą do Unii, więc już nie będą mogli takich dziwnych numerów robić. Dobre. Dobre, naprawdę. Czyli to wiele takich pewnie macie przygód związanych z wyjazdami. Bo my kiedyś zorganizowaliśmy wyjazd na narty i wyobraź sobie, że no już tak po południu mieliśmy mieć zajęcia. Chłopaki sobie mówią, że jeszcze sobie skoczą na Pilsko. To jest 30 minut piechotą od tego schroniska, gdzie byliśmy. I wyobraź się, jeden się zgubił. Środek do nocy minus 20 stopni, a goście wyszło ich 5, wraca 4. I mówią, że tam ktoś się zgubił. To bardziej hardkorowo, mi się w innych przypadkach ludzie gubili. Na przykład? No na obozie zerowym, który kiedyś zrobiłem. Dojechaliśmy, zakwaterowaliśmy się, a jeden z uczestników obozu opuścił go idąc do sklepu i nie wrócił na pierwszą noc i na drugą noc później. A później nagle magicznym sposobem i cudem się znalazł. I co, i nie dał znaku w ogóle życia? Nie, w ogóle mam wrażenie, że z jakiegoś powodu nie wiedział, co się dzieje. Z nie wiadomo jakiego powodu. Tak. No właśnie, no bo studenckie wyjazdy no to mają dość do siebie to, że pojawia się ten nie wiadomo jaki powód. Ale my dopiero dojechaliśmy na ten wyjazd, to nie było po całym tygodniu. Jasna sprawa, ale to ty już pewnie siebie w więzieniu widziałeś. Nie, no dlaczego? Dorosły był.
No to wiesz, no ale wyjazd zorganizowany w końcu, no nie wiem, zawiadomiliście kogoś czy coś? Nie, no tak, no znaleźliśmy kontakt do jego rodziców i poinformowaliśmy ich o tym, że zniknął. Już rodzice organizowali akcję ratunkową, a co najlepsze, chłopak chyba zostawił portfel nawet w pokoju z dokumentami wszystkim. Dzięki temu mogliśmy pokazać od razu dokument na policji, że chłopak zaginął, bo musieliśmy, znaczy wypadało zgłosić to, że chłopak zaginął. No, wypadałoby, nie? No. Ale co, jakieś przykre konsekwencje, czy coś? Nie, tak się rozwiało, rozpłynęło. Znaczy, no co, no, my mieliśmy wyciągać jakieś konsekwencje. No nie wiem, no chociażby mniejsza liczba klientów albo coś takiego. W sensie? No wiesz, no, nie każdy by chciał jechać na wycieczkę, wiesz, no, z biurem, które po prostu gubi ludzi. Nie było z czasów studenckich. Aha, to jeszcze nie było jako wasze biuro? Nie. Okay. Wiesz, pytałeś o różne dziwne rzeczy, zdarzenia, nawiązałeś do tego, że się ktoś tobie zgubił. Mi się też ktoś zgubił, ale to było dawno, 8 lat temu. Jasna sprawa. A, to jeszcze ten... Ale ja się też bardziej pytałem o takie rzeczy, wiesz, z prowadzenia firmy, które cię tak trochę... No inaczej sobie to wyobrażałeś, bo wiesz, czasami mamy jakieś takie wyobrażenia, czy to o lekarzach, czy o przedsiębiorcach, czy o kimkolwiek, tak? A tutaj no w praktyce to jednak wyszło inaczej. No nie wiem, ze skarbówką mieliście jakieś przejścia, albo nie wiem, z jakimiś kontrolami dziwnymi? Nie, na razie nie. Okej. Okay. To całkiem sympatycznie. Nie, znaczy wiesz, przychodzą co jakiś czas jakieś pisma, że się coś gdzieś nie zdarza, tak? No to wiadomo, że nie zgadza, bo księgowy nie podpisał, czy księgowy, nie wiem, coś tam, albo z powodu błędu w systemie, jak już mówiłem, że w ZUS-ie było, że był zarejestrowany pracownik, a go nie było. No to tego typu jakieś drobne rzeczy się zdarzają. Jasna sprawa. Dobra, a teraz wróćmy może do pieniędzy. Skąd mieliście pieniądze w ogóle na start? No bo rozumiem, te pierwsze wyjazdy, no to jakoś tam przy pomocy tego samorządu, a później swoje? Ja musiałem przy otwieraniu działalności pożyczyć z banku. Jakie to były kwoty rzędu wielkości? No jakbym to teraz pamiętał. Znaczy, no były takie, że bolało trochę, no. Przez 2 lata mogło mnie boleć. Aha, czyli no jednak jakieś takie większe kwoty to wchodziły w grę, no bo wiesz, zarejestrowanie spółki, no to jest kwestia tam powiedzmy 2000 zł, a... No ale koszty ze wszystkim związane wokoło, zakupienie gwarancji bankowej, zorganizowanie, wiesz, innych rzeczy. Okej, okay, no ale jeżeli pożyczałeś z banku, no to musiałeś też mieć jakąś zdolność kredytową, tak? No tak. Okej, okay. Czyli pracowałeś gdzieś wcześniej. Ale po prostu sobie, wiesz, miałem jakieś rzeczy, robiłem, to kasa co jakiś czas do mnie wpływała, nie? Także jakiś tam PIT zawsze się składał. Jasna sprawa, no ja akurat już drugi rok cholera nie składam i fajnie jest nie składać PIT-a. A co, w Anglii siedzisz, tak? Nie, no siedzę w Polsce, ale nie zarabiam pieniędzy. A, nie tak. Zarabiasz pieniędzy, to znaczy już zarobiłeś tyle pieniędzy, że... No właśnie też, nie, nigdy nie zarobiłem pieniędzy, nigdy nie zarabiałem. Tylko zawsze coś tam, wiesz, wpadło 200-500 zł i trzeba było złożyć PIT-a, ale od 2 lat już zero, nic, mówię. Nie ma pracy dla ludzi z moich wykształceń, wyobraź sobie. Żyjesz powietrzem. Dokładnie, nie, no wiesz, tam baba pierogi gotuje, tak, czy coś takiego, powiedzmy, nie? Rozumiem. No ja też muszę się przyznać, że z rodzicami mieszkam, więc mogłem sobie przez okres studiów trochę kasy zebrać jeszcze, tak? No jasna sprawa, no i w sumie bardzo dobre rozwiązanie. Tanio, prawda, można oszczędzić, ma się co jeść i to dobre jedzenie przynajmniej. No, więc wszystkie umowy, które mi spływały, były zawsze jakoś gospodarowane sensownie. Jasna sprawa, czyli co, polecasz każdemu, żeby jednak trochę odłożyć pieniędzy potem na swoją firmę? No bo tak. Wiesz, jak ty wziąłeś jeszcze kredyt w banku, no to takie ryzykowne dosyć. No,
Wiesz, no nie zaryzykujesz, to się nie dowiesz. Najwyżej bym poszedł do McDonalda do pracy i odrabiał, no. Trochę tych hamburgerów musiałbyś porobić. Co? No nie, no może bym znalazł jakąś inną robotę. Coś by się wymyśliło. No pewnie, że tak. Zawsze warto spróbować. A powiedz mi, gdy zakładałeś tą firmę, już poświęciliście się po prostu, żeby już tą firmę prowadzić, to sobie jakieś takie plany rozwoju robiliście. Pewnie sobie wyobrażaliście, co będziecie organizować za 2-3 lata, jak wasza firma będzie wyglądać. Sprawdziło się te zapowiedzi, czy nie? Rozwija się. Jest na razie rozwój zrównoważony. Chyba taki powinien na razie być. Ale tak jak zakładaliście, lepszy, gorszy? Trudno ocenić, bo to jest dynamiczny rynek i raczej jest pozytywnie. Tak mi się wydaje. Czyli zadowoleni nadal? No, czasami mniej, czasami więcej. A jak to jest z sezonowością takich wyjazdów? No, jest sezonowo, tak. Luty, marzec, maj, później sierpień, wrzesień. Jak są weekendy, to październik. A majówki? No majówki. Czyli nie ma jakiegoś okresu, gdzie jest jakieś takie specjalne natężenie? No nie, no jak już są wyjazdy, no to w jednym czasie jedzie na przykład 500-700 osób na majówkę na przykład. Organizujecie wyjazdy dla tylu ludzi? No, w sumie tyle jeździ. To szacun, naprawdę. A w fanpage'u polecam zerknąć na nasze filmiki z Bułgarii i z Chorwacji, co tam się działo. No to ja, jeżeli wy na majówkę wysyłacie kilkaset osób, no to naprawdę wielki szacun. No, nawet nie zaskoczyłeś. No. Wiedziałem, że to nie jest mała firma, ale cholera, żeby tyle. No, tak się zdarzyło, no. No ja teraz organizuję wyjazd, no to jedziemy w pięciu, no. Ach, nie, no to wiesz, to zależy, co się chce, tak. Trzeba wiedzieć, jak. Kiedyś też pojechaliśmy na Oktoberfest, no to jechały dwa samochody, czyli 10 osób. Tak jak już mówiłeś, możemy zebrać milion osób i pojechać razem. Na Oktoberfest. Na przykład. Nie, tam się nie opłaca, bo tam piwa nie można kupić. To jest. Trzeba było 2,5 godziny stać w kolejce. Proszę? Bo kolejki są. Tak, znaczy wiesz co, bo tam trzeba zrobić sobie rezerwację i kupić bilet do namiotu. I ten sam bilet kosztuje ileś tam 10 euro, nie? Aha. A jak się nie ma tego biletu, to tam były chyba 2 albo 3 takie knajpy, gdzie po prostu stało się w kolejce, żeby wejść do knajpy. Aha, rozumiem. I jak ktoś wyszedł, no to ludzie wchodzili, nie? Ja wszystkim mówiłem, żeby sobie wzięli piwo swoje do tego Monachium, no bo tam nie wiadomo, czy się napijemy. Jak się napijemy, no to wiesz, za 10 euro, czy tam wiesz, za kolosalne pieniądze. No i ja tylko jeden mądry wziąłem zgrzewkę piwa do plecaka, no i pojechaliśmy na Oktoberfest z własnym piwem. Tylko jak przyszło co do czego, to całe te 24 browary w kolejce żeśmy wypili, tak? Ja kiedyś czekając na autobus wypiłem też niewiele mniej. No ładnie. Uczestnikiem wtedy byłem. No to mogłeś, tak. Dobra, a z takich ciekawszych wyjazdów, no to co zorganizowaliście? No bo Bułgaria mówiłeś. Tak, Bułgaria, Chorwacja, robiliśmy z ciekawszych, Sarajewo kolega robił. O, to jest ciekawy wyjazd. Tak. Cieszył się zainteresowaniem? Tak. Wiesz co? Trochę tak, trochę nie. A właśnie, a co się cieszy największym zainteresowaniem? Co się cieszy? To zależy od roku, to zależy... Nie wiadomo, z czego to zależy. Od tego, co w telewizji powiedzą. Ale czyli co? Do Katynia najwięcej wycieczek? Nie, no nie. No, ale co chwilę, trotyl, Katyn i tak dalej. Tak, najwyżej, wiesz... Jak będzie to modne, to można też coś tam zrobić. No. Ale nie, no powiedz, no gdzie, no inaczej, no bo wy sobie planujecie jakieś wyjazdy i rzucacie ofertę na rynek, tak? Tak. Zdarzyło wam się na przykład odwołać jakiś wyjazd, że się grupa nie uzbierała? Jeden, może dwa. I co to, gdzie to były za wyjazdy? No bo to normalne, że się czasami odwołują, nie? Pewien czas temu, ja tego, wiesz, od dłuższego czasu nam się wszystko odbywa.
Więc to było też dawno. Albo temu. Dobra, jechało 3/4 autobusu, a nie cały. No. No takie, co wiesz, co jakiś poziom sobie zakładaliście, a był mniejszy, a w innej sytuacji był większy poziom. No to nie potrafisz wskazać jakichś takich... A nie, no to na przykład ma tak, że nie wiedzieliśmy, że do Bułgarii nam pojedzie teraz te wakacje w jednym terminie 400 osób, to tego nie wiedzieliśmy. Myśleliśmy, że na przykład na taką wyspę Pak pojedzie więcej osób niż pojechało, bo zamiast dwóch autobusów pojechał jeden autobus. No to tak, różnie... Wiesz. Czyli można by powiedzieć, że wschód jest ciekawszy od zachodu. Wschód jest ciekawszy od zachodu? No bo mówiłeś, że do Bułgarii bardzo dużo ludzi się zgłosiło, nie zakładaliście, tak? Tak, ale do Chorwacji też, czyli południe też się do... No to południe, no wschód, południe, no to w sumie to jasna sprawa. A gdzieś poza Europę też jeździliście? Nie, Europa, znaczy... Niektórzy z nas podróżują mniej, więcej, Tajlandia, tak, Ameryka, Marcin jeździ tak bardziej ekstremalnie. Ale też z grupami, tak? Nie, samemu sobie zwiedza. No bo ja wiem, że już czwarty wykładowca, czy tam kolega, student ode mnie ze szkoły powiedział, że się przeprowadza do Tajlandii. Już tam jest trzech naszych wykładowców, którzy się na stałe tam przeprowadzili, a teraz czwartego zabierają. Podobno fantastycznie jest i tanio. Jak już ma się jakąś kasę, która płynie na bieżąco, to tak. Mówi, że za mieszkanie jakieś tam 70 metrów kwadratowych w Bangkoku z basenem płaci 1200 zł wynajmu i to już z prądem, z licznikami, z wszystkim. Aha. A jak idzie do knajpy, to litr whisky kosztuje go chyba 68 zł i w tym mówi, że ma tajkę gratis. Aha, no możliwe. W ten możliwe. Sposób, nie? Więc no mówi, że jest strasznie tanio i tak cholera, jeden pojechał i mi ściąga wykładowców i nie ma jak to wykładać, no bo z Tajlandii to trudno dojechać na jeden. A tam. Internetu tam nie mają? No mają, no ale my nie wykładamy internetowo, tylko my mamy normalne wykłady, no bo internetowo to się z wykładowcą piwa nie napijesz, no to wiesz, to jest jakaś taka bariera, no. Bo chyba my jesteśmy jedyną uczelnią, gdzie w zasadzie w programie jest wypicie piwa z wykładowcą. No. Myślę, że nie. Nie? Nie. Znasz jakąś inną taką, tą Politechnikę Warszawską? Nie. Na Politechnice to tak, tam też różne rzeczy się zdarzały, ale jest taka jedna uczelnia, która radio prowadzi i montażystów w szkoli inżynierów dźwięku. Aha, i też takie są fajne ludzie tam uczą. Tak, no bo to tak. Wiesz, no... Nie wiem, czy mogę powiedzieć kto, co, jak? No nie, od ciebie zależy, ja to mogę wszystko tu reklamować, nawet mogę powiedzieć, że Tusk jest głupi. To aha. Wiesz, jak już to mogę, to już chyba wszystko mogę, nie? Rozumiem, dobra. No to Radio Live Polska jest taka szkoła chyba przez właściciela Radia Kolor założona. Aha. Mają właśnie to radio. Jak ona się nazywa dokładnie, to nie pamiętam, tylko ta nazwa Radio Live Polska mi się wbiło. To w internecie sobie każdy może fundacja, znaleźć. Okej, ale wracając do tych wyjazdów poza Europę, nie myśleliście w tym kierunku się rozwijać? Czy w ogóle w jakim kierunku myślicie się rozwijać? Ekonomicznym. No dobrze, ale co? Robić to samo, tylko na większą skalę, taniej, lepiej zorganizowane, po mniejszych kosztach? Czy jakieś tak. Nowe kierunki tak, robić? Tak, myślę, że tak. Nie, no na pewno cała Europa, to wiesz, opieramy się na ruchu autobusowym, autokarowym. Więc trzeba raczej bliżej stawiać punkty docelowe. No ale wiesz, no w sumie jakaś tam Ukraina, czy jakiś Krym na przykład, tak, czy jeszcze troszeczkę bardziej na wschód, no to też w sumie autobusem się można dostać. Nawet do tej Tajlandii można zajechać. Niewykluczone, no, pozyskujemy co roku nowe destynacje, tak, w Albanii w tym roku był nasz wyjazd. O! Tak, kolega do Albanii zawiózł wypę. Okej, czyli jednak co chwilę szukacie nowych wycieczek. No tak. Oczywiście. Powiększamy program. Okej. Okay. Nie no, myślałem, że to po prostu jak już jeden program obczaicie, to go potem tylko sprzedajecie podczas kolejnych. Dokładamy kolejne programy, ewentualnie modyfikujemy te, które są.
A powiedz mi, jak to jest z klientami? Ludzie wam wracają do was, że korzystają kilka razy, czy ciągle to są nowi, po prostu studenci się wymieniają, przychodzą, odchodzą ze studiów? Są tacy, którzy wracają, jeżdżą od paru lat, odkąd robiliśmy w samorządach sobie wyjazdy i jeżdżą do tej pory, i nasi znajomi, którzy też już nie są studentami. Okej, okay, a to w sumie tylko dla studentów, czy powiedzmy, no nie wiem, dwie rodziny albo trzy chciałyby wspólnie wyjechać, to też ich przyjmiecie? Czy to dwie, trzy rodziny, to zależy, czy rodziny z dziećmi, czy bez dzieci, bo raczej... Lepiej bez dzieci, co? Lepiej bez dzieci, bo te wyjazdy są dla młodych ludzi, dla studentów. No studenckie wyjazdy, tak? No więc tak. Sama nazwa wskazuje, że są dla studentów, jeżeli ktoś się czuje na studenta i nie przeszkadza mu to, co mogą robić studenci, to tak, to może pojechać. Okej, okay, no to może ich nawet kiedyś za mnie wybiorę. A co? Tak, polecam, tak, no mówię, te filmiki, o których wspominałem, myślę, że to może cię przekonać. A teraz właśnie, jak się mogę zareklamować, dajesz. To pod koniec tygodnia na naszym fanpage'u studenckiewyjazdy.pl i na naszej stronie studenckiewyjazdy.pl będziemy promowali nasz film z zimowych wyjazdów z Val d'Isole, ponieważ jeździmy tam od czasów studenckich, czyli tam będziemy po raz siódmy, ósmy czy coś takiego. Jest to bardzo fantastyczna miejscówka. W zeszłym roku było tam około 400 osób z nami w marcu. Ja pierdzielę, 10 autokarów? No, my jeździmy długimi autokarami. Czyli takie, które zabierają... Więcej ludzi ze względu na ekonomię. Czyli ile? Po 60 osób, po 62 osoby. No to dużo, to jest 7 takich autokarów. No. I one no. Sobie tak wężykiem jadą jeden za drugim? No nie, bo one z różnych miast wyjeżdżają. Tak. Aha, w ten sposób. Katowice, Wrocław, przez Poznań przejeżdżamy. Także no, wyjeżdżamy z tych większych miast. I chcesz mi powiedzieć, że zorganizować taki potężny wyjazd, to wy się tylko przez internet gdzieś tam reklamujecie? I przez... No nie, ulotki, są jeszcze ulotki, ale ulotki są w Warszawie na przykład. A ulotki działają? Przy takich rzeczach? Ja sceptycznie podchodzę do ulotek. Zależy, jakie ma się ulotki. A co wy macie za ulotki, że są takie fajne? No jak ktoś kiedyś zobaczy, to może mu się spodoba. Nie chcę tutaj sprzedać pomysłu, bo jest za fajnie. No to trzeba do Warszawy jechać. Okej. Okay. No to co, no nie wiem, co cię jeszcze mogę zapytać. No bo słuchaj, no tak naprawdę mi zaimponujesz tym, że no taki spokojny jesteś ułożony, a jednak firma potężna. No nie, znaczy... Trzyosobowa, tak, właściwie firma, plus ludzie, którzy są naszymi znajomymi, przy okazji zajmują się czy fotografią, czy operatorką filmową, czy montażem, czy grafiką, czy innymi rzeczami, piloci, którzy z nami jeżdżą, instruktorzy. No trochę tych osób jest, ale no, to nie jest jakaś korporacja, to jest... No nie, no wielka firma. No. Tak, to podkreślić można. Okej, okay, a nie szukacie jakichś na przykład ludzi do pracy? To zależy, no. Szukamy instruktorów, tak? Jeżeli ktoś z was słucha audycji, jest zdolnym instruktorem snowboardu, narciarstwa albo jest pilotem, to tak, jak najbardziej wejdźcie na naszą stronę, zgłoście się. Poszukujemy też liderów, którzy będą chcieli nas promować na uczelniach i za to odpowiednio gratyfikować. Czyli prowizja. Tak, zapraszamy do zgłaszania się do nas. Okej, okay, czyli na przykład zbierzesz 10 przyjaciół i masz wycieczkę za darmo. No to dłużej by trzeba było rozliczyć. No i też chyba publicznie, tak? Nie, prawda? No bo tak, każdym możemy coś wynegocjować w zależności jak zdolny jest. Okej. Okay. A przejechałeś się kiedyś na jakichś pracownikach, że na przykład wynająłeś jakiegoś pilota, on się opił i nie było wycieczki?
Nie. Zawsze wszystko jest kontrolowane, tak? Rozmowa kontrolowana. Nie, raczej sytuacja jest kontrolowana. Zdarzają się jakieś małe wtopy, że ktoś się pomyli z karnetem, na przykład nie taki karnet dano, ale to przy 1500 czy przy 2000 osób w zimie, to może się zdarzyć taki błąd. No jasna sprawa. Okej, czyli co, jakichś takich przykrych doświadczeń z pracownikami nie miałeś? Jakieś mogły być, ale to zawsze trzeba jakoś rozstrzygać. No. O nieprzyjemnych rzeczach bym nie rozmawiał. No ale co, dyscyplinarnie nie zwolniałeś nikogo? Nigdy? Dyscyplinarnie, jeśli już, to moi wspólnicy zwalniali, bo ja nie rekrutuję. Znaczy rekrutuję w innej dziedzinie osoby niż pilotów. Aha, jasna sprawa, bo moja babcia taki miała system. Znaczy, w sumie to mój dziadek. Jak ktoś, jakiś sąsiad przychodził pożyczyć, nie wiem, jakiś sprzęt, łopatę, siekierę, cokolwiek. I to jak chciał pożyczyć, to pożyczał. A jak nie chciał pożyczyć, to mówił, żeby ten człowiek szedł do żony zapytać. A żona od razu nie pozwalała pożyczać. To tak trochę z tobą, nie? Że jak zwalniać, to wspólnicy. No, ale to wiesz, no, ja mam miękkie serce, więc muszą być tacy, co mają trochę twardsze. Dokładnie, żeby tacy kapitaliści typowi, tak? Nie, no, ja nie mówię, że typowi kapitaliści, ale ja bym, że tak powiem, czasami był milszy, no wiesz, jest potrzebny dobry i zły policjant zawsze, tak? No tak, no, przynajmniej tak tam na filmach mówią, no i z tego, co ja miałem do czynienia z policją, no to by się wszystko, że tak powiem, zgadzało. No, ale czasami role się oczywiście zamieniają, tak. Zależy, w której części działalności. Okej. No to, moi drodzy, słuchacie kontestacji. Możecie nas dzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie, jakbyście mieli ochotę no, zadać jakieś pytanie i czegoś się dowiedzieć o wyjazdach, bo no, stałeś się dla mnie, Adamie, takim trochę no, człowiekiem, na którym będę chciał się wzorować, bo my też jako uczelnia staramy się organizować jakieś takie różne wyjazdy, takie związane z wykładami z przedsiębiorczości, tak? Na przykład organizowaliśmy rekolekcje wolnorynkowe, albo na ten Oktoberfest pojechaliśmy. Niedługo będziemy jechać na wykład do Liechtensteinu i całą masę fajnych ludzi, tylko no wiesz, no z Wiesz, nami no, jedzie. możemy się umówić na jakąś inną, następną rozmowę i sobie pogadać o różnych rzeczach, jakby to. No, ale tylko wiesz, z nami No jedzie, no jednak nie wiem, ciężko. 40 osób z nami jedzie, 30 osób. Teraz na przykład będziemy organizować wyjazd na narty. No to w zeszłym roku też było 20-30. No, ale w sumie jakby było 400, to by było jeszcze fajniej. Nikt nas nie słucha. Nie, no może nie dlatego, że na nas nikt nie słucha, tylko wiesz, my mamy takie specjalne wyjazdy, gdzie oprócz tego, że się jedzie, to są jeszcze wykłady, gdzie są jacyś przedsiębiorcy i opowiadają, jak kasę zarobili, więc może to jest aż taka nisza, że mało kto chce jeździć z nami. Nie, no, ale jeżeli masz, wiesz, jakichś mega zdolnych wykładowców, to można firmom sprzedawać takie wyjazdy w nasze miejsca, które my już doskonale znamy i wiemy, co tam i jak zorganizować, żeby wszyscy byli szczęśliwi. A słuchaj, a podczas tych waszych wyjazdów, jakie wy atrakcje zapewniacie? No bo co, no na narty, no to jedziemy do schroniska i tam sobie ludzie jeżdżą na nartach i piją wódkę, tak? A latem to co, na plażę, czy? Jejku, jejku, Znaczy no. nie robicie na przykład jakichś Filmy, wyjazdów, nie zobaczysz wiem. sobie filmy. Aha, czyli Mamy tak, jakąś szukać. siatkówkę, lepienie zamków na plaży z piasku. Co jeszcze? DJ-a jakiegoś zabieramy, co prawda, na te największe wyjazdy, bo jeszcze nie wszędzie. Różne atrakcje. Czyli to się cieszę, że tak powiem, no, jakimś tam zainteresowaniem. No tak, imprezy podczas integracja jakaś, Ale wspólne popatrz, wyjścia. wiesz, na przykład to lepienie zamków, to jest takie, że sobie każdy może ulepić zamek, ale jak zbierzesz 400 osób i nagle zbudują 400 zamków, to już jest w sumie nabiera na atrakcyjności, nie? 400 nie, no To, kilka sztuk, nie, to mówię w przenośni, prawda? ale też jakieś tam, wiesz, urywki, chociażby w filmiku są i ktoś tam zdobył jakąś nagrodę za to, że zrobił najfajniejszy. Jasna sprawa.
Okej, okay, no to co, moi drodzy, jak nie macie pytań, to co? To będziemy się zbliżać powoli do końca. Ja bym chciał takie jedno małe ogłoszonko zrobić. Ogłoszonko jest takie, że wiecie na pewno, że organizujemy w Warszawie gimnazjum. Już od 2 lat realizujemy zajęcia z przedsiębiorczości w gimnazjum. I co tydzień wysyłamy tam innego przedsiębiorcę na 45-minutowe zajęcia. I założenie jest takie, że no, jesteście sobie w gimnazjum i co tydzień spotyka się z wami inny przedsiębiorca i opowiada, tak w tej audycji w sumie, jak on firmę założył, no, i ta, jak ją rozwijał, prawda, co to mu dało i tak dalej. No to z tej ilości poznanych przedsiębiorców myślę coś w głowie zostanie. Ty, Adamie, chciałbyś mieć takie gimnazjum, gdzie co tydzień odwiedzacie inny przedsiębiorca i opowiada, jak firmę rozwijał? No, w sumie byłoby to w miarę ciekawe, tak? No wiesz, no tam dużo nie opowie, no ale wiesz, no od ilości tych no ale wiadomo, tych przygód, że no, prawda? Wtedy się opracowuje jakiś program, tak? I się opowiada te najciekawsze rzeczy, które dokładnie mają zachęcić, bo ja... Dokładnie, no, więc... U nas to było od szczegółu do ogółu i wymieszane, zmiksowane, nie? Ale dokładnie, tak... dokładnie. Ale słuchajcie, moi drodzy, i taka jest sprawa, że mamy dużo wykładowców i już wszystkich z okolic Warszawy już żeśmy wysłali do tego gimnazjum. Więc jak mieszkacie w okolicach Warszawy lub tam chcecie dojechać do Warszawy na takie 45-minutowe, no, godzinne zajęcia, powiedzmy, tam młodzieży opowiecie, co tam, jak firmy rozkręcaliście, no to skontaktujcie się ze mną, myślę, że taki dobry uczynek dobrze wpłynie na wasze samopoczucie. Może ty, Adamie, te też się kiedyś wybierzesz, opowiesz dzieciakom o wyjazdach. Niewykluczone, fajnie. Niewykluczone, tak. A jak nie, to kogoś ze stowarzyszenia może nam mówić. O, a jakie stowarzyszenie? A Wola Zmian. Takie stowarzyszenie w dzielnicy Wola, Warszawa. O, jesteś zaangażowany w takie stowarzyszenie? Jestem prezesem. Aha, i co robicie w ramach tego stowarzyszenia? Staramy się zrobić tą dzielnicę przyjaźniejszą mieszkańcom. Zabiegamy o dostęp do informacji publicznej, różne akcje społeczne. A to co, wystarczy tylko dresów wygonić, już będzie przyjaźnie. A nie, 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 no to są autochtoniczni mieszkańcy, to inaczej, nie, to nie o to chodzi. Nie, nawet nie nazwałbym tego dresami, tak, bo ja żyję w takiej części dzielnicy, która różnie jest, że tak powiem, odbierana przez różne części Warszawy. Ale żyję i jest mi tu dobrze. Znaczy, dopóki ktoś nie podejmie jakiejś głupiej decyzji na temat remontu, czy budowy czegoś, czy niebudowania czegoś, no to jest dobrze. Dokładnie, tak to trzeba się z tymi urzędnikami użerać, nie? Zawsze, zawsze, zawsze. Mi też teraz 2 dni temu uruchomili obwodnicę świeżo wybudowaną. Jak jechałem, to się zgubiłem na obwodnicy. No, możecie sobie w swoim własnym mieście zgubić się na obwodnicy, bo oni tak beznadziejnie te zakręty porobili, że zamiast przejechać 100 metrów, no to trzeba jechać drogą 600-700, żeby zjechać z obwodnicy do miasta. Oj, durnota po prostu. No ale tak to już bywa. Dobrze, no, Adamie. To może jeszcze raz zaprosimy na zimowe wyjazdy, tak, ode mnie. No oczywiście, studenckiewyjazdy.pl, zapamiętałem domenę i może kiedyś też się wybiorę, aczkolwiek no, do Brytanii się też wyprowadzam i do Zambii, więc no cholera, nie będzie okazji. No cóż, zobaczymy. No. Dobrze, dzięki, Adamie, za rozmowę i słuchaj, no gratuluję tak dużej firmy, pozdrów wspólników, no bo robicie kawał dobrej roboty, tak? Na to wygląda. No i zapraszam do nas do szkoły, czy posłuchania kontestacji, moi drodzy. No to co, tyle, jak macie ochotę z dzieciakami się spotkać, to się zgłaszajcie, a Adama można męczyć, bo na stronie do niego są namiary, jak gdybyście chcieli podobne firmy jest zakładać, telefon, to pewnie Adam wam do mnie na fanpage też można wpaść. Dokładnie. Dobra, dzięki jeszcze raz, Adamie, trzymaj się. Okej, dzięki, na razie. Wychodzimy!